Ja wciąż uważam, że jest to udana baśń, która rzeczywiście jest, odhacza te wszystkie elementy z kina Guillermo del Toro, które znamy, poza jednym. Poza większą dozą okrucieństwa i takiego, i takiej grozy i dziwności jednak, bo del Toro robił do tej pory kino, które było dużo bardziej pogięte, dużo dziwniejsze. To jest takie, ten film ma takie wypolerowane powierzchnie, mimo że ta makabra tam jest, bo bez tego kino del Toro się nie może obejść. Natomiast no ja, moim zdaniem po prostu w tej stawce były filmy wybitniejsze. Dla mnie najwybitniejszym filmem w tej stawce była Nić widmo Paula Thomasa Andersona. O, tu mnie zaskoczyłeś, naprawdę. Taka historia miłosna, która jest toksyczna, perwersyjna, bardzo nieoczywista. W ogóle Paul Thomas Anderson dla mnie jest mistrzem współczesnego kina i takim reżyserem, który zawsze nas zabiera w bardzo nieoczywiste rejony. Zawsze te historie opowiada, używając takich zabiegów, które no mnie zaskakują, a potem mam wrażenie, że inaczej się tego nie dało zrobić. Więc to był mój faworyt. Przyznam się też do pewnych niepatriotycznych emocji. Znakomicie, że wygrało Coco. Uważam, że twój Vincent to jest... Nie przepadam za tym filmem. To jest moim zdaniem przede wszystkim źle opowiedziany film, który jest bardzo monotonny i mechaniczny, a Coco to nie jest najbardziej innowacyjny film Pixara, ale to jest typowy pixarowski film w tym sensie, że jest pięknie zaprojektowany, że bardzo mądrze mówi o takich tematach jak pamięć, kultura, przemijanie, śmierć. Trafił do mnie na wszystkich poziomach ten film, więc nie płaczę nad zwycięstwem del Toro, nie jestem rozpaczony, ale tutaj widziałbym, moim faworytem była Nić widmo. Dodam jeszcze na koniec tej wypowiedzi, że świetny Oscar za scenariusz, Uciekaj, Jordana Peele'a. Tu jestem wielkim fanem tego filmu i bardzo się cieszę. Wszyscy się raczej spodziewali, że 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Doskonale, że Jordan Peele zgarnął akurat tego Oscara. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.